Debata poranka. Uczestnikami dzisiejszej debaty są dr Bartosz Machalica, Centrum Daszyńskiego. Dzień dobry panu. Marek Wróbel, Fundacja Republikańska. Dzień dobry panu. Jakub Jałowicz, Gość Niedzielny. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Cała trójeczka na żywo, jak miło panów widzieć. Widzieliście może obrazki z Luksemburga? Te dzisiejsze przygotowania przed protestem Solidarności? Panie doktorze. Widział pan? Obrazków nie widziałem, natomiast wiem, że taka demonstracja jest planowana, odbywa się i chyba nie jest to tylko demonstracja Solidarności, również innych związków zawodowych, no więc no rzeczywiście ten głos powinien w Luksemburgu wybrzmieć mocno. Oczywiście mówimy o głosie w sprawie Turowa i zabezpieczeniu, tak, które ma na celu zamknięcie kopalni, a na co nie ma zgody ani pracowników, ani lokalnej społeczności. Marek Wróbel? No cóż, no, zabezpieczenia widziałem, są solidne. Myślę, że polski górnik i energetyk nie przestraszy się. No, popieram przedmówcę, no, musi to zabrzmieć. Jakub Jałowiczer. No, na pewno się trzeba zgodzić ze związkowcami z Solidarności, że ta demonstracja ma sens właśnie wtedy, kiedy się odrobi tam, gdzie zapadła decyzja. Gdyby ona się odbyła na przykład w Turowie albo w Warszawie, czy w ogóle gdziekolwiek w Polsce, zachodnia opinia publiczna w ogóle by jej nie zauważyła i nie musiałby się nią przejmować zbytnio Trybunał Sprawiedliwości UE. Czy teraz się nią przejmie, nie wiem, ale na pewno jest to bardziej prawdopodobne. No, generalnie demonstracje przed unijnymi instytucjami, jeżeli się zdarzają, to są prowadzone w takim reżimie, że o jakimś zagrożeniu na szczęście nie może być mowy, ale też trudno tak naprawdę nawet zamanifestować to, co się idzie powiedzieć. Już nie mówię, jeżeli tam jakieś hasła za ostre padną, albo ktoś się będzie agresywnie zachowywał, ale tak w ogóle ograniczenia są takie, że w porównaniu z tym, co dzieje się w Polsce na pierwszej lepszej demonstracji, to jest naprawdę kompletna sielanka. No domowe przedszkole, to prawda. Tak to wygląda, proszę państwa. Nie, przepraszam, ja trywializuję troszeczkę, ale powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że aż takie środki bezpieczeństwa będą podjęte. Wozy pancerne, armatki wodne, zasieki, porozstawiane, a nie tylko poukładane. No naprawdę wygląda to powiem tak, te obrazki z Francji, kiedy protestowały żółte kamizelki chociażby, to wszystko mniej więcej to przypomina, tak? Tak, chociażby w Francji, no niestety doszła do tego jeszcze duża brutalność policji. Mam nadzieję, że teraz tego nie będzie. W Brukseli jak dotąd chyba też się to nie zdarzało. Też jak w pewnym sensie nie było konieczne, to znaczy spokój i tak był. Natomiast tak czy inaczej, niezależnie od tego, bardzo dobrze Solidarność robi, że demonstruje tam. Powtórzę to, co mówiłem na początku. Demonstracja w Polsce nie zwróciłaby niczyjej uwagi. Dziś koniec dwudniowego szczytu Rady Europejskiej. Jakie konkluzje, panie doktorze? Znaczy konkluzje są takie, że sprawy polskiej, bo chyba do tego zmierzamy, w konkluzjach nie będzie na razie, czyli sprawa będzie rozpatrywana jeszcze zapewne na kolejnych szczytach. No, natomiast wyczekujemy konkluzji dotyczących cen energii, tak, bo to jest chyba najbardziej palący problem obecnie. No a także migracji, tak, no tutaj odpowiedź na cenę energii jest banalnie prosta. Władimir Władimirowicz Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, mówi, tylko jeżeli Niemcy się zadeklarują, że będziemy mogli technicznie zrobić wszystko i odbiory będą, od razu gaz będzie tańszy. No tak, te słowa padły i one... I nawet idzie krok dalej, mówi, że przesył gazu przez Nord Stream 2 będzie bardziej ekologiczny i wpisze się w Green Deal, aniżeli przesył gazu przez Ukrainę. To jest fenomenalne i zastanawiające. No tak, to szczególnie jeśli to zostawimy ze słowami przewodniczącego Timmermansa, który mówił, że Rosjanie manipuluje cenami gazu, no to jest zupełnie... mija się z rzeczywistością, no ale na szczęście nie cała Komisja Europejska ma takie stanowisko, bo komisarz do spraw energii jednak te manipulacje dostrzega, no i trzeba mieć nadzieję, że tutaj Unia Europejska nie będzie jednak za bardzo szła na rękę Rosji, no bo to byłoby niedobre dla całej wspólnoty. Marek Wróbel.
No ja myślę, że z tego będzie też i coś dobrego. Jak wszystko ma dobre i złe strony i ten kryzys również. No cóż, nazwijmy to tak, idealistyczne, nieco naiwne myślenie części elit europejskich ulega regularnej weryfikacji. Halo, halo? Ja słucham, zamieniłem się w słuch. Aha. Przepraszam, bo wydawało mi się, że straciliśmy nie. Połączenie. Słuchamy wszyscy naprawdę z wypiekami na twarzach. No krótko mówiąc, myślę, że z tego, no jestem optymistą oczywiście tutaj, że wyniknie z tego jakaś refleksja i pewna rewizja europejskich polityk energetycznych czy też surowcowych oraz resetu z Rosją. Oczywiście nie będzie to żaden resetu, może po prostu bliskiej współpracy z Rosją. Oczywiście nie będzie to jakaś rewolucyjna zmiana, ale no, to wahadło myślę, że ma szansę przesuwać się teraz w korzystną stronę. No, jeśli Europejczycy we własnej kieszeni odczuwają i to bardzo wyraźnie skutki polityki niemieckiej czy unijnej, no bo do tego to się sprowadza, no to myślę, że to jest najlepszy weryfikator jakości strategii. Jakub Białowiczar. No myślę, że na Unii Europejskiej w tej chwili się mści kilka rzeczy. Jedną jest oczywiście naiwne podejście do Rosji i to, że w ramach ekologicznych rozwiązań postawiono na gaz jako na takie paliwo przejściowe dla elektrowni, zanim się zupełnie odejdzie od węgla. No i efekt jest taki, że no, w sytuacji, kiedy Unia Europejska w ogóle 90% gazu kupuje poza swoim terytorium, no to część jeszcze pochodzi z Norwegii, więc poza oczywiście tutaj biznesowymi interesami, generalnie z Norwegią jakoś da się rozmawiać, no ale z Rosją od zawsze wiadomo jak jest, no i to Unii Europejskiej niestety nie przeszkodziło. Druga rzecz to są, o tym też trzeba pamiętać, limity emisji, coś takiego, co za jedno zezwolenie, za jedną porcję CO2 w 2014 roku płaciło się 5-6 euro na giełdach, w tej chwili się płaci ponad 60 euro i... No i proszę Państwa, jak znika, to znika wszystko jednocześnie. Było ich trzech i trzy połączenia via Skype nagle przerwało. Czy być może oprócz samej wizji jest przynajmniej fonia, tak żeby panów usłyszeć, czy nie za bardzo? Sprawdzamy. Przypomnę, dr Bartosz Machalica z Centrum Daszyńskiego, Marek Wróbel z Fundacji Republikańskiej, jak również Jakub Jałowiczer z Gościa Niedzielnego. Byli Państwo i moimi gośćmi. Zakładam, że za moment się pojawią na nowo. Który z panów? Tym razem zaskoczę cię i to będę ja. O. Ale czekamy oczywiście na połączenie. Tak, możemy debatować też oczywiście. Czekamy na połączenie z naszymi rozmówcami. Debata poranka to jest czas dla publicystów, którzy podsumowują to, co wydarzyło się. Jaką masz propozycję, żebyśmy naszych słuchaczy i widzów w tej chwili zabawili w sposób rozsądny i klarowny? Tytus Romek i Atomek? A, to wiesz, to uczy i bawi, to nie szedłbym tylko i wyłącznie w stronę zabawy. Ja mam taki pomysł, ponieważ troszeczkę zapomnieliśmy o tym, znaczy przepraszam, to przeze mnie nie doszło do tego, ale o, może byśmy przynajmniej na okładki dzisiejszych gazet zajrzeli. Ale oczywiście, że tak, do gazet zawsze można zajrzeć, proszę bardzo. Od czego masz ochotę zacząć? Ja bym zaczął, jak mówię o okładkach, to może o okładkach, ale skoro widzę już naszych gości, to wróćmy do rozmowy z nimi. Jakub Jałowiczer kontynuuje. No właśnie mówiłem, nie wiem czy to zdążyło być usłyszane o tym, że i we Francji przez to, że generalnie ceny rosną na świecie, ceny surowców energetycznych i w ogóle ceny energii, tam też elektryczność zdrożała, chociaż tam 70% aż pochodzi z elektrowni atomowych. No a jeżeli ktoś jest tak uzależniony od energii wiatrowej, jak choćby Hiszpania, no to te wzrosty są jeszcze większe. No, tak, ale w Hiszpanii to wieje przynajmniej, jest jakiś plus, tak? Ale i tak wieje mniej niż na przykład w zeszłym roku. No, w Niemczech energii z wiatru było 20 miliardów megawatów mniej niż rok wcześniej. To było tam 190 do 170 mniej więcej tego
tego rzędu różnica. No i to się odbija po prostu na cenach. No to idźmy w ogóle na te ceny energii, ponieważ redaktor Jałowiczer przedstawił te koszty, które są, czy kwoty, które są związane z emisjami CO2. O tyle też są same koszty wyprodukowania jednej megawattogodziny też ciekawe, ponieważ na przykład hiszpański jest o tyle dobry, że tam koszt wytworzenia tej jednej megawattogodziny, proszę Państwa, to jest już ponad 220 euro. My płacimy za jedną megawattogodzinę 500 zł z okładem. Tam jest już ponad 1000, grubo. No tak, no i jakkolwiek w Polsce też były bardzo duże wzrosty, no to i tak jesteśmy obok Skandynawii, która też, jak wspomniałem, ma swoje problemy. I tak jesteśmy jeszcze w miarę spokojnej sytuacji, właśnie dlatego między innymi, że polska energetyka bazuje na węglu. Czy to dojście do zielonego, drodzy panowie, i samo już nawet wprowadzenie tego zielonego, niech to będzie rok 2030, niech to będzie rok 2050, wszystko jedno. Myślicie, że będzie taniej, czy będzie drożej? Panie doktorze. Znaczy to jest pewnie nie wszystko jedno, czy 2030, czy 2050. No, wydaje mi się, że energia jednak będzie droższa, tak? No, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta zielona transformacja jednak jest dużą szansą na po prostu na rozwój gospodarczy, na pobudzenie gospodarki. No, natomiast pytanie, jak ona się będzie odbywać. Tak? Teraz w Unii Europejskiej odbywa się duży spór o tak zwaną taksonomię, czyli uznanie lub poszeregowanie poszczególnych źródeł energii. Tak? To jest duży spór przede wszystkim o energetykę jądrową, czy należy uznać energetykę jądrową za zieloną, niezieloną. Teraz się pojawiła kategoria, że będzie może bursztynowe źródło energii, cokolwiek to ma oznaczać. No ale generalnie chodzi o to, czy Unia będzie wspierać finansowo energetykę jądrową, czy nie. No i tutaj doszło do ciekawego podziału, bo Unia pękła w tej sprawie pół na pół i zupełnie jakby po liniach innych niż zazwyczaj. Tak? Znaczy generalnie tutaj z jednej strony Francja i Niemcy są po dwóch stronach barykady, Polska, no i prawie cała Europa Środkowo-Wschodnia jest po stronie Francji, więc to jest bardzo ciekawy spór, no i zobaczymy, jak on będzie się toczył, jak on będzie wpływał na inne spory, o których mówiliśmy, czy tam jakoś je tam zanonsowaliśmy, tak? Więc no, trzeba na pewno ten spór energetykę jądrową obserwować. Redaktor Wróbel. No, ja bym nie powiedział, że Zielony Ład, już nie mówiąc o Fit for 55, jest jakąś szansą dla rozwoju gospodarczego, ponieważ jeśli się wydaje z powodów ideologicznych albo strategicznych jakieś miliardy, 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 to są to pieniądze wydane. Jeśli mamy zamknąć kopalnie, które normalnie mogłyby pracować i zbudować inne źródła energii, to nie jest rozwój gospodarczy, tylko to jest wydatek. Natomiast ja nie jest w dłuższej perspektywie, ja nie jestem takim pesymistą, no w krótkiej raczej tak, co do cen energii, ale no, przełomu można się spodziewać tylko po przełomach technologicznych, czyli jeśli będziemy mieli do dyspozycji technologie magazynowania energii w rozsądnych cenach i wydajne, a takich dotąd nie mamy, to wtedy OZE zacznie mieć sens. Jeśli wejdą nowe technologie jądrowe, no a tam gdzieś na końcu tej ścieżki jest fuzja, która no, na razie w laboratoriach się rozwija od wielu, wielu lat, ale są pewne przesłanki, żeby myśleć, że w perspektywie paru dziesięciu lat powstaną elektrownie fuzyjne. I tak dalej, i tak dalej. To mogą być prawdziwe przełomy, które spowodują, że będzie tania i czysta energia. A na razie, jak dotąd, możemy mieć albo tanią, albo czystą. Panowie, no to w formie anegdoty, znaczy ktoś powie, że to anegdota, ja uważam, że problem jest i to spory problem. Wyczytałem, że w Wielkiej Brytanii zostały elektrowozy odstawione na bocznicę, a na nowo Brytyjczycy jadą pociągami, które te składy są ciągnione przez spalinówki. No, wiadomości TVP pokazują nam od dwóch czy trzech dni eleganckie składy drewna kominkowego w Holandii, co jest jakby to powiedzieć jeszcze większym krokiem wstecz technologicznym niż przywrócenie
lokomotyw spalinowych. Zobaczymy. No oczywiście, że polityka Unii Europejskiej, czy też przywódców światowych, no bo przecież nie tylko Unia Europejska jest za to odpowiedzialna, doprowadziła właśnie do takiej zielonej transformacji w postaci spalinowozów i spodziewanego ogrzewania kominkowego. Trzeba pamiętać, że w Holandii zimy potrafią być bardzo srogie. Natomiast no, przy obecnych technologiach nie będzie jakiegoś pozytywnego przełomu. Możemy co najwyżej na siłę przerobić wszystko na odnawialne czy też zielone źródła. No a czym to się może skończyć? No to widzimy w tej chwili w Europie Zachodniej spalinowozy, węgiel wraca do łask i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w dłuższej perspektywie, krótko mówiąc, nadzieję dają nowe technologie, które w tej chwili albo są w powijakach, albo są na jakimś etapie niekomercyjnym. Ciekawe, czy dożyje tych zmian. Panowie, co z Izbą Dyscyplinarną CSKPO, dr Machelica? No co z Izbą Dyscyplinarną? No tutaj mamy zapowiedź już sprzed kilku miesięcy, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Mówię o zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. No i ona chyba, ta zapowiedź prędzej czy później się zrealizuje. Rozumiem, że Komisja Europejska dąży do powiązania jednej i drugiej sprawy i do wpisania do polskiego KPO takiego, jak to się mówi w żargonie europejskim, kamienia milowego w postaci likwidacji KPO. No zobaczymy, czy rząd Izby Dyscyplinarnej, tak? Zobaczymy, czy rząd się na to zgodzi. Znaczy wydaje mi się, że generalnie likwidacja tej Izby, no, która budzi duże kontrowersje, a jej, można powiedzieć, dorobek jest no, co najmniej niejednoznaczny, żeby nie powiedzieć wątpliwy, to nie jest zbyt duża cena na którą można by zapłacić za uruchomienie funduszu odbudowy dla Polski, więc możliwe, że rząd takiej kalkulacji dokona i zdecyduje się na likwidację Izby Dyscyplinarnej. Jakub Jałowiczor. No, wydaje się, że w całym tym sporze polsko-brukselskim Izba Dyscyplinarna to jest taki punkt, powiedziałbym, trochę symboliczny, trochę honorowy. To znaczy ani, jak sądzę, instytucjom unijnym tak strasznie nie zależy na tym konkretnie postulacie, ani pewnie jakby w samym sporze nie on jest podstawą, nie o to tutaj poszło. No ale od tego, czy Polska wytrzyma, czy jednak będzie likwidować Izbę, tak jak to Mateusz Morawiecki zapowiadał rzeczywiście już jakiś czas temu, no to będzie pokazywało, jak może wyglądać cała dalsza walka. No, prawda jest taka, że bardziej chyba chodzi o kwestie ekonomiczne i ideologiczne w tym sporze między Warszawą a Brukselą. Być może Bruksela rzeczywiście myśli, że jest w stanie wywrzeć taki nacisk, żeby wymienić rząd w Polsce. No, we Włoszech w jakimś stopniu się to udało, więc kto wie, może to aż o to chodzi. Ja zgadzam się, że Izba Dyscyplinarna nie jest taka istotna i można ją poświęcić, zwłaszcza, że no, i tak jest niedoskonała. Natomiast obawiam się to, co pan redaktor przed chwilą powiedział o dalsze posunięcia. Jeśli dojdziemy teraz do generalnego kompromisu i wielkiego pojednania z Komisją Europejską i w ogóle z Unią, to czy będziemy równie mili i sympatyczni, kiedy dojdzie do rozstrzygnięć w sprawie Fit for 55 na przykład, czy innych sprawach. Izba Dyscyplinarna... To z tym pytaniem państwa zostawiamy. Dzień będą państwo mieli udany, myśląc o tym. I takiego dnia udanego państwu życzę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.